Szanowni Państwo, dzisiaj przystępujemy do podpisania umowy, która ma być kolejnym elementem związanym z dbałością o nasze powietrze. Mówimy tutaj o programie MOF-owskim. Jednym z elementów tego programu MOF-owskiego, czyli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, jest zakup niskoemisyjnych autobusów w liczbie 14, które chcemy dla miasta właśnie zakupić i przekazać następnie oczywiście do eksploatacji spółce MKS, aby obstawiła trasy przejazdowe naszych autobusów. Że są to 14 autobusów, w tym 10 to są autobusy zasilane olejem napędowym, oczywiście spełniających normy Euro 6 i 10-metrowe autobusy i 4 autobusy Maxi 12-metrowe zasilane gazem ziemnym CNG. Mówimy o tym, że część autobusów zostanie dostarczonych już w tym roku, do końca grudnia. Następne zostaną w pierwszym kwartale 2018 roku. Z Mielcem jesteśmy związani od 1999 roku, kiedy to dostarczyliśmy pierwszy autobus jeszcze marki Norland. Później w 2001 roku dostarczyliśmy dwa 12-metrowe autobusy już marki Solaris. Także ta współpraca między tutaj miejską komunikacją, naszą spółką trwa już naprawdę bardzo wiele lat. W tym momencie jest eksploatowanych 16 autobusów właśnie marki Solaris. Większość to jest klasa Midi, 2 12-metrowe. I autobusy, które dostarczymy, które są przedmiotem tej umowy, to będą autobusy najnowszej generacji, czyli 10 autobusów Urbino 10,5 i 4 autobusy 12-metrowe Urbino CNG. No to nie jest używano, MOF-u to nie tylko zakup autobusów, ale również wykonanie części autobusowej, wykonanie zaplecza w MKS-ie oraz modernizacja fragmentu dworca. To jest inwestycja dosyć ciekawa, to mówimy również o przebudowie ulicy Powstańców Warszawy. To są inwestycje związane wszystkie z transportem, które powinny w znacznym stopniu usprawnić ruch komunikacji miejskiej w mieście oraz również poprawić warunki komunikacji jako takiej w mieście. Będziemy również sukcesywnie zmieniać układ linii komunikacyjnych w mieście i mam nadzieję, że te zmiany już będą wdrożone w życie od przyszłego roku, od stycznia 2018. Będziemy również zmieniać system biletowo-taryfowy i tutaj chcemy wyjść naprzeciw naszym potencjalnym klientom, a zarazem naprzeciw mieszkańcom, czyli chcemy obniżyć ceny biletów komunikacji miejskiej.